Oj, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku World of Tanks Blitz powtórki. W dzisiejszym odcinku dwie powtóreczki od dowódcy klanu HSA Demolator 1987. Pierwsza bitewka jest na Leopardzie PTA na mapie Morskie Rubieże. No i co, zaczynamy. To oczywiście w losowaniu z trzema dychami, czterema dziewiątkami. Dobra. Oczywiście, jeżeli chodzi o Leoparda, to to jest szybki czołg. Co to mało pancerzony. No i co? Oczywiście dobre przeładowanie ma. Tutaj już mamy pierwsze cele. Dobra, tutaj trochę lagi. Ale tutaj nic nie mam, barciera. Zostałą płytą. Dolna płyta oczywiście wchodzi. No i wutek zniszczył nam barciera. Tutaj force jest, tam jest typ 6-9. Tutaj oczywiście jest dominacja. No i dobra. Tak, ale teraz po tego typa jedzie właśnie. Dobra, teraz będzie tutaj ten pojedynek z tym typem. Dobra, ten typ nie trafił. A więc jest na dwa strzały, my jesteśmy na cztery. Dobra, teraz już na jeden strzał. No i kończymy, mamy pierwszego wroga, 2646 uszkodzeń, 515 życia, czyli jesteśmy na strzał od Conwaya i Fosha. Dobra, tutaj Conway na strzała, Fosh, no, dwa strzały możliwe. Dobra, idziemy po tego Conwaya, on się chyba jeszcze nie przeładował, albo się przeładował. Przeładował się, ale dingło za 400, czyli 115 życia, jakby nam walnął, jakby nas przebił, mogłoby dostać. Dobra, Fosha mamy tyłkiem. Dobra, kończymy go. Mamy 3 fragi, już 3104 uszkodzenia. Został MI2 i Joch. 400 odbitego damage'a jak na razie. I tutaj tego Emila, to tego rada nie przycelował. Ten celownik trochę do góry podszedł. Ale tutaj kolega z nim adrenalinkę sobie odpalę. O, tutaj nie trafiono. Tam pałka nie trafiła. Ale to nie wiem, oczywiście tutaj. O, tutaj ten pancerz taki. Z ISA podobny. Dobra. Zwycięstwo oczywiście. Zobaczymy końcowe. Mamy tutaj MK. Rozpruwacza. No i co? Pomniejsze medale. Kolega zrobił 3470 uszkodzeń. 3 fragi. No i za tą bitwę kolega dostał 1389 expa.
No i co, gratuluję bitewki. Teraz jedziemy z dłuższą bitwą na WZ 110 na Kastylii, na dominacji, w losowaniu z siódemkami, 4 siódemeczki, nawet 5, no i 2 ósemki. Dobra, tutaj kolega nie jedzie na C. Zobaczymy, gdzie kolega pojedzie. Chyba na medownie, bo ma tylko jednego meda, ale drugi pojechał sobie z Tedekiem. Albo też środek pojedziemy. No tutaj na medownie. Dobra. Tutaj wjeżdżamy. Oczywiście, jeżeli chodzi o WZ, no to są. O, taki można by było powiedzieć ratobiekt, ale chiński. No i to oczywiście pancerz isowy, czyli dwie płyty tutaj po bokach. I dolna płyta oczywiście jest słabsza i też te po bokach, te takie skątowane też słabe są. 9 sekund i 2 dziesiąte ładujemy, czyli nie jest to jakiś długi czas. Tutaj gąskę nie przycelowaliśmy, za 0 jest. Dobra, goniemy tego T4-3. Dobra, chyba ucieknie. O, dobra, zniszczył się. Został zniszczony ten T4-3, o, jest T4-9. Myślałem, że będzie na trollu, ale jednak nie jest. No to 4-9 na trollu. Groźny tego chcego. Chciał go stranować. A może teraz trochę się udało. Tutaj swojego niszczymy ładnie. Mam pierwszego fraga 1276 uszkodzeń. Teraz te typ 6-2. Kolejny hack. No oczywiście, dobra, to mamy smashera. Dwa fragi już mamy, 1610 uszkodzeń. Su jeszcze zostało, ten smasher, is 3 defender i is. Dobra, su chyba gdzieś jest na górce. Tutaj ten smasher się odbija oczywiście. Dobra. Jeszcze strzał. I kończymy tego smashera. Dobra, za 600 nam zadał. Skończyliśmy go. Dobra, ten is na hakach, a spokojnie mógłby przebić nas. Dobra, is 3 defender jest. Tutaj oczywiście kontowanie. Jeżeli chodzi o kontowanie, no to oczywiście bokiem pod niewielkim kątem po prostu się wystawiamy i pancerz jest wtedy pancerz wtedy ma wiele więcej tak jakby no więcej ma pancerza jest bardziej czerwony i wtedy nie da się go przebić. Chyba, że tam gdzieś hakami z tym kątowaniem trzeba uważać, żeby tak za bardzo bokiem nie wyjechać, tylko kolega nie przycelował. 3 fragi już mamy, 2535 uszkodzeń. Ten miejscowy stoi. Dobra, nie przebiliśmy. Su zostało zniszczone. Został ten is i ten is 3 defender. Dobra.
Dobra, tutaj kolejny strzał w tego jest za 3. No właśnie, Izzy mają taki problem, że tutaj nie przycelowane. Też te chińskie, bo tutaj jesteśmy na strzała już. Więc tak słabiutko. 3900 mamy zablokowanych uszkodzeń radzieckie i ogólnie takie też chińskie, czy tam jakieś inne czołgi z takim pancerzem, no to mają problem, bo w przód da się przebić, bo tam jest jakiś dobry pancerz. Taki, no to jest taki nos, można by było powiedzieć. Dobra, tutaj i smuk nas zniszczyć, ale nie przycelował. Dobra, my go mamy na 3 hity, 2, coś około tego. Dobra. Dobra, Iz wyjeżdża sobie. Dobra, przycelowaliśmy, on nie przycelował, nie trafił. Jest na strzała. Dobra, tutaj pewnie czeka, oczywiście tutaj. No, tak się spierał, że tutaj w tą. A bardziej w tego ISA 3, no to weszło gdzieś albo w tą płytę, albo w tą. Bo on tak właśnie pokazał. Dobra, tutaj pożar, podpalenie. I znowu nie trafia. Nie wiem, przynajmniej hajkami starał się nawalać tego przeciwnika, który na 100 HP jest. Zawsze się tam coś zrobi. Dobra, oczywiście tutaj mamy MK specjalistę, duży kaliber, medal Radleya Wintersa, stalową ścianę, spartanina i strzelca pancernego. Kolega zrobił 4593 uszkodzenia, 5 fragów, prawie 6. No i co, za tą bitewkę kolega dostał 1462 expa. No i co, oczywiście gratuluję tutaj bitewki. No i co, jeżeli chcecie podesłać powtórkę, to zapraszam Was na mojego Discorda, gdzie na kanale powtórki możecie podesłać swoją powtórkę i może ona się pojawić w odcineczku z powtórek. No i co, oczywiście zapraszam Was na K-Dropa, gdzie z kodem Tomek11YouTube macie 2 zł 17 groszy na start. No i co, myślę, że w tym odcinku z World of Tanks Blitz powtórki byłoby na tyle. Dzięki za nie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!